Witam serdecznie, szczęść Boże. Znajdujemy się w ośrodku Don Bosco Child Protection Center. W tym ośrodku mamy na dzień dzisiejszy 42 dzieci. Spodziewamy się w tym miesiącu 40 dzieci więcej. Są to dzieci, które są przedmiotem handlu żywym towarem. Każdy z nich ma swoją historię. Ten ośrodek został otworzony rok temu i mamy tutaj sypialnię dla chłopaków, mamy sypialnię dla dziewczyn, mamy z tyłu jadalnię, mamy pomieszczenie biurowe z kliniką. Natomiast jedynego, czego nam brakuje, to jest właśnie budynek szkolny z klasami, z aulą, gdzie mogą rozwijać swoje talenty i gdzie mogą się normalnie uczyć. Dla wielu z nich jest to pierwszy kontakt ze szkołą, z klasami, dlatego że te dzieci w większości pracowały na farmach, na jeziorze, były wykorzystywane, nie chodziły do szkoły. Dlatego dla nich to jest pierwszy kontakt z nauczycielem, z klasą, z książką, z alfabetem. It's hope and it's hope. We leave our footprints. For history, no zawa nawa nini, na nini. We are here to stay. We look at the dawn, it's an African dawn. And we feel like we feel, cause we are African born. We so proud and we bold. And we proud to call Africa home. Dziękujemy bardzo gorąco wszystkim, którzy nam pomagają przez Omena Foundation zebrać fundusze na budynek szkolny, na aule, gdzie będą mogły te dzieci rozwijać swoje talenty, będą mogły się bawić, tańczyć, a także uczyć po to, aby kiedyś mogli spełnić swoje marzenia i być tymi, kimi chcą być w przyszłości. Gorąco dziękuję za wszelką pomoc i dar serca życzliwości z Waszej strony. Pozdrawiam z Gany, Bóg zapłać, szczęść Boże. Dziękuję, dziękuję.